Hejka, witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam 2 grudnia, 2 vlogmasa, także zapraszam Was do oglądania i otwieramy kalendarze. Także dzisiaj zaczniemy sobie od końskiego, ostatnio zaczynaliśmy od słodyczowego, no to teraz od końskiego. Może zaczniemy od Overhorsa, tylko ktoś tutaj postawił jakieś napoje, więc muszę to poprzesuwać. Także mamy tutaj koński kalendarz z Overhorsa. Dokładniej. I teraz gdzie jest okienko numer 2? Tutaj, na dole. Także otwieram. Muszę to zrobić którymś paznokciem, bo jak mówiłam już wczoraj, ciężko się to otwiera. I uwaga, mamy tutaj smaczki. Znaczy były tutaj smaczki, ale się wysypały oczywiście. No dobra, jest ich tutaj więcej, co znaczy, że musiały być otwarte, także lekki minus, no ale dobra, wygrzebię je tutaj stąd. Dobra, już więcej ich nie ma, także okej. No trochę mi się tutaj wysypało, no dobra, zaraz to po prostu posprzątam. Przejdziemy teraz do kalendarza słodyczowego, także mam tutaj Kindera. I okienko 2 jest zaskakująco małe, bo jest tutaj takie o malutkie. Także dobra, otwórzmy i zobaczymy, co się pod nim kryje. Jest to do tych wszystkich kalendarzy trzeba mieć pazury. O, no i mamy tutaj małe jakieś jajeczko, zobaczymy, co to jest dokładniej. Mamy takie o, o Jezus Maria, aż odpadło. Takie o, w sumie nie wiem o jakim jest smaku i tak dalej, ale to zapewne można przeczytać gdzieś na końcu. Także teraz kalendarz Milki. Numerek 2 jest, Jezus, jestem ślepa. Nie widzę. 12, o jest na dole. Numerek 2 mamy tutaj. Tutaj o. Także otwieramy. I mamy tutaj motorek. Wow, te kalendarze z Milki są co roku praktycznie takie same. Co jest lekkim minusem, no ale to są tylko słodycze, więc jakby it's ok. O, taki. Dobra, teraz może Efol. I na końcu otworzymy wedla. Także Efol jest no gigantyczny, jak już też mówiłam w ostatnim vlogmasie. I 2 jest... Nie mam pojęcia gdzie. O, dobra, widzę. 2 to jest ta tutaj wielka gwiazda tutaj. Ła, poślizgałam się na smaczku, Boże, jedyny. Nie no, to mi się nie podoba. One się wysypały. Nie, 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 dobra. Tutaj mamy 2, że otwieramy. I wow, wsadzili tu karton, o mój Boże, Efol, robisz postępy. I mamy tutaj jakiś płyn z Efaxa, czyli do skóry, letter kombi. Nie wiem, co znaczy, ale dam to mamie, bo to po niemiecku. Także tutaj w tym kalendarzu ogólnie nie wiem, czy chwyciłam dobrą rzecz, bo jakby... Ten kartonik nie jest dlatego, że oni go jakby dali, tylko dlatego, że on się załamał i tutaj w środku jest jeszcze jedna rzecz. Ja jakby nie widzę, co to jest, ale będę po prostu pamiętać przy otwieraniu 8 dnia, że jakby to mi spadło i to jest tutaj, bo tutaj jest jakaś po prostu buteleczka, a jakby u góry jest w ogóle bez tego kartonika, bo on jest po prostu tutaj tak o luzem i to znaczy, że po prostu to spadło, także otworzę to jakby... Drugie okienko 8, bo 8 jak otworzę, to i tak będzie puste, więc będę o tym pamiętać. A teraz powiem Wam jeszcze, co to było, bo znalazłam. To jest ogólnie preparat do skóry i do czyszczenia, pielęgnacji i nawilżenia. Jest to taki beztłuszczowy preparat. I jak to się używa w ogóle? Nanieść gąbką lub miękką szmatką, cienką warstwę i pozostawić do wyschnięcia, po zschnięciu wypolerować. Czyli to jest... Mam wrażenie, że coś bardziej do butów niż do siodła. To jest jakby chyba właśnie taki środek do czyszczenia butów, żeby to potem no właśnie wypolerować, tak jak w sumie jest napisane. Także okej, okay, dobra, no fajnie. Dobra, jest moje włosy. Ja nie wiem, ja zawsze rano wyglądam tak po prostu ok.
okropnie niewyspanie, że mnie po prostu, nie wiem, źle to wygląda. Dobra, szukamy dwójki w wedlu i dwójkę mamy tu. Wedl otwieramy. I mamy, no chyba się zdenerwuję, znowu prezent, serio. Znowu to samo, okej. Okay. Super. Co znaczy, że najprawdopodobniej wszystkie będą takie same. Chociaż nie, bo to są jakieś inne wzory. Dobra, nie mam pojęcia. No, więc to jest otwieranie kalendarza. Mamy takie coś do skóry. Smaczki o smaku, pochowałam je. O smaku piernika. Takie jajeczko, nie wiem w ogóle co to jest. Takie, taki prezencik z wedla i motorek z Bilki. No nie ma. No więc ja wyszłam właśnie z płyty z Lili. Właściwie Lili wyszła ze mną, jak widać. No. Idziemy, jest mama, że jest zimno. W sensie Łącka to nic nie przebije, bo jakbyśmy ostatnio w Łącku jakieś 3 tygodnie temu, czy 2, nie wiem, to było tak zimno, że po prostu, no naprawdę było strasznie. A tutaj jest w miarę, no zacznę. Lili koń. Jezu Lili, proszę cię, ja chciałam cię wyprowadzić, a ty mnie. No więc idziemy teraz na spacer po hipodromu i no. Dobrze, już trochę przyszliśmy, idziemy dalej. Ej, dobra, ja muszę tylko skończyć to nagrywanie, bo muszę opanować trochę, bo ona prowadzi mnie, a nie ja ją. Jezu, koniu, nie wolno tak. A więc, moi drodzy, kombinujemy z przebraniem, bo mam tutaj do kasku mieć przytwierdzoną tą czapkę, tylko ona nie za bardzo chce siedzieć jakby na tym kasku i nie wiemy, co zrobić, także będziemy myśleć. A ja też będę luzakować Zuzi, także czekam, aż Zuzia skończy śpiewam, żeby dać jej melodię i potem dać jej Brave'a. I no. Lilusia sobie siedzi grzecznie w boksie. No. Jest strasznie zimno. Ale moje przebranie będzie G, bo ja się przebieram razem z trenerką. Także tutaj wszystko mamy. Kosmetyki i wszystko i będziemy się malować, ogarniać i tak dalej. Na starty. Także no, pokażę wam się gołębia. A, uciek. Ale to jest tylko gołębi. No. I jest mi zimno. No. Jest normalnie po prostu akcja kac, nie? Tutaj jest moje przybranie. Mam taką sukieneczkę, takie getry i jakieś inne buciki z jakieś jakie wiecie rzeczy i no tutaj mam taką tasiemkę pożyczoną czerwoną, żeby właśnie jakoś to poprzytwierdzać, żeby pasowało i zobaczymy co z tego będzie, nie? Lilusiu? Dokładnie tak. Także no trochę zimno, ale trudno. Boże święty, ja nie wiem co mówić, mi tak zimno. Idę wam wstawić vloga. Przed chwilą wstawiłam wam vlogmasa wczorajszego, którego montowałam wczoraj w nocy. Dlatego byłam rano tak niewyspana, ale czego się nie robi dla widzów, moi drodzy. I wzięłam jeszcze od pani Natalii, pożyczyłam derkę, rogi i czapkę, bo ta moja czapka nie zmieści się na kask, więc może z tą się uda. No i mam taką świąteczną derkę, trochę elfią, także myślę, że będzie pasowała. I czapkę, która ma takie uszy elfickie po bokach. Coś, czego mi brakowało jakby. Także myślę, że bardzo spoko. I no. Zobaczymy, co z tego będzie. Lilusia też ma rogi renifera, także słuchajcie, jest tutaj grubo. Także idziemy koło Ergo Areny. Idę do auta i będziemy panią Asią kombinować, co tutaj na tym kasku przyczepić, jak to zrobić. No i no, myślę, że zobaczyć jakieś filmiki, jak właśnie będę już jechać w tym. Tylko nie wiem, czy nagram coś z przygotowań, bo będzie pewnie mało czasu. No ale postaram się. Zobaczymy, co to będzie. Także ja już jestem blisko ronda, zaraz będę mniej więcej dochodziła do parkingu, gdzie czeka na mnie tata. Pójdziemy do hotelu i ogarniemy wszystko.
żeby było pięknie. Także moi drodzy, za chwilę lecimy na konkurs przebierany. Ja wam się w ogóle zaraz pokażę, jak się pomalowałam. Mam białe bryczeski z Rydera, tutaj mam właśnie te skarpetki. Jeszcze nałożyłam sobie drugie skarpetki, żeby było mi trochę cieplej. Ale i tak nie będzie widać, będę miała buty i czapsy raczej. Tutaj mam tą koszulę, piękną bluzę, nie wiem, sukienkę, jak to tam woli. Pod spodem mam koszulę z Dali. Oho, rozpięłam sobie, super. Warkoczyka też sobie wpięłam w wstążeczkę. I jeszcze wam pokażę. Mam tutaj na kasku przyczepione, profesjonalnie tutaj czapeczka jest. Do tego różki dla Lili, dereczka dla Lili, jeszcze tam kilka innych gadżetów do butów i tak dalej. Wszystko jest tutaj w tych różnych siateczkach. No tutaj są moje buty i pompon dla Lili, także no teraz będziemy lecieć i no już nie mogę się doczekać. Wiecie, ale będziemy razem z trenerką obie pomalowane i sobie tutaj zrobiliśmy róż, piegi, rozświetlacz, takie rzeczy, także po prostu będzie. Wyjdziemy razem na parkour i jeśli wyjadę do rundy honorowej, to pojadę na derce świątecznej, żeby wszyscy widzieli, że wiecie, świątecznie, mój Boże, i w ogóle. Także jestem mega zadowolona i mam taki power po prostu. Lecimy. I teraz wszystko profesjonalnie, stróżki założone na buciki elfa. Hit. Dobrze wyglądają te ostrzałki. No wiesz, działać będą, dlatego je założyłam na zewnątrz, a nie gdzieś tam, wiesz. Tutaj jeszcze dokładniej pokażę mój look, ale tak trzyma się makijaż, nie za dobrze, ale jest okej. Okay. Jakby wyglądam tak. I buty wyglądam tak. Profesjonalny sprzęt. Elegancko wcina myszek z kolacyjką. Także, no. I tata zawiesza siatkę na siano. Okej, okay, a więc moi drodzy, to już właśnie będzie koniec tego vlogmasa. Zjedliśmy sobie kolacyjkę. Lili oczywiście też dostała kolacyjkę. I w sumie to teraz będziemy chyba szli spać, bo jesteśmy trochę zmęczeni po tych wszystkich startach, emocjach i tak dalej. No jestem bardzo zadowolona, dostaliśmy coś takie ładne flow w ogóle. Takie o.
mieliście na fotce, ale nie udało się niestety uwiecznić jakby wszystkiego. Miałam dwie takie flotki, a tam była widoczna na zdjęciu tylko jedna, bo się tak przesuwało ładnie, ale no niestety nie przesunęło się całkowicie, ale no trudno, wiecie o co chodzi. Także no jestem bardzo zadowolona z nas, że udało nam się tak zaprezentować fajnie ten strój. I co, no jutro jedziemy 2x90 na styl, także trzymajcie kciuki. I jak to oglądacie, to ja już pewnie pojechałam i nagrywam następnego Vlogmasa. No i wiadomo, 1 grudnia wstawiam, nie wstawiam nic, 2 grudnia wstawiam z 1 grudnia, 3 grudnia z 2 grudnia, wiadomo o co chodzi. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym Vlogmasie, czyli już jutro.